zapalniczką i liżesz z płomieniem te kąty. Te kąty są miejscem, gdzie złe energie się zbierają, czają. Czajcie, te pajęczyny takie czy coś. To też jest ta forma wizualna, ale one się tam lepią. Dlaczego się tam lepią? Bo to są miejsca, gdzie najmniej światło dochodzi. Bo światło pada od góry, dlatego jak niczym nie toperze, powiedzmy, oni się tam lękną. Kiedy oczyścisz w każdym pokoju w swoim mieszkaniu światłem te kąty, będziesz wiedzieć, że złe energie wyszły. Po czym robisz następny krok. Sól. Sól jest była cenna i była tak uważana nie dlatego, że mam właśnie nauczyciele i system edukacji twierdzi, że nie wiem coś tam, nie chce mi się, ale sól. Sól jest groźny dla demonów, duchów, dusiołków, dla wszystkiego co złe. Doskonale synchronizuje się z czym innym, czyli z płynnym kryształem, czyli wodą. Tak jest. I wtedy bierzemy sól. Najlepiej sól z wieliczki albo typową sól himalajską, różową, taką jaką ja tu mam. Tak jest. Robimy taki myk. Pamiętacie te kąty, o których mówiłem? To na dole też są kąty. I w każdym z tych kątów sypiemy pół łyżeczki soli. W jednym, drugim, trzecim, czwartym, tak? I w każdym pokoju, w pokoju dziecka i takie tam, aż dojdziemy do przedpokoju, ciach. Przy drzwiach od przedpokoju możemy wysypać albo z przodu, albo z tyłu, no nieważne. Bardzo delikatny łańcuszek ze soli, tak samo przy oknie. Uwierzcie mi, działa cuda. Kiedy już będziemy mieli właśnie taką barierę, bo sól wtedy stworzy barierę, bo to jest kryształ, on będzie krystalizował. I powiem wam tak, i to powiedziała mi dziewczyna, która podpisała cyrograf, bardzo ją szanuję, bardzo ją lubię. I ona też dobre rzeczy wiedziała. I jeszcze jedna rzecz. Nigdy nie lekceważcie gościa, który mówi, że solą można zabić demona, to znaczy, że on coś wie. I uwierzcie mi, barierę soli mogą przekroczyć tylko nieliczne byty, bardzo złe i bardzo poważne. Ja miałem do czynienia z kimś takim, ale to już była interwencja z góry i to było grubo naprawdę. I powiem wam, że jak walczę tam z demonami czy coś, nie wiem jak to brzmi, to jak normalny demon, powiedzmy z mojego wzrostu, moich wymiarów, to ten wyglądał jak wieżowiec, a ja próbowałem się z nim bić. No skręcił mi kark, tak. Było grubo. A potem była interwencja, przylecieli chłopaki od burdy. Otoczył mnie całą burdę, dobrze. Czyli mamy barierę soli i mamy oczyszczony dom. Ale to jeszcze nie wszystko. Pułapka krystalizacyjna. Ja to tak nazwałem, to powiedział Daniel. To nie jest mój wymysł, ja to stosowałem. Żeby to złapać, bierzemy słoik, wlewamy letnią wodę. Wsypujemy dwie łyżki soli, może trzy, słoik pół litra. Mieszamy, zostawiamy w okolicach głowy pod łóżkiem, gdzieś blisko, właśnie tak, ja wam pokażę. Gdzieś tak. Okolicy głowy tutaj, tak żeby ona tam się... Pułapka krystalizacyjna ma to do siebie, że złapie i uwiąże bestię. Ona jej nie skrzywdzi, nie tak jest. Wy sobie z tym nie poradzicie, ale jest potem robi się taki myk. Bierze się ten słoik z wodą rano, wylewa się do łazienki albo umywalki i płucze się. I ty już się tym nie martwisz. On i tak idzie związany, idzie w dół, tam matka ziemia się nim zaopiekuje, ukoi go, czy takie kocięta. Może w końcu zobaczę jakąś łąkę zieloną. Matka da sobie radę, ona jest w porządku bardzo. Naprawdę. I powiem wam tak, od tego czasu jesteście bezpieczni. Macie taką barierę i jest ok. Ale no, jeżeli chcesz walczyć i jesteś troszeczkę mocniejszy, polecam różne napisy runiczne umieszczać w różnym miejscu. Przede wszystkim na drzwiach wejściowych. Są w internecie całe takie. To jest wydrukowane, to nie jest pisane. To jest wydruk od jednego tam ze sklepów. Nie potrafi, ale chwalę, tak. O, to są mądrzy ludzie. Nie mam pojęcia na co to jest, ale prawdopodobnie na ochronę przed złymi czarami.
tak i kilka tabliczek sobie porozwieszać na drzwiach, na jednych drzwiach. No, drzwi są portalem, tak czy tak, syndromem portalu. Jak wam się śnią drzwi i na przykład, bo ja miałem taki sen i przodkowie moi też, każdy dostępował takiego sna, że są drzwi i stoi koło nich diabeł, szatan, co by tam nazywać. I on was prosi, tylko nie otwierajcie tych drzwi, nie? Wtedy w te drzwi walisz skopa. No, ciekawie się robi. Następna sprawa. I tu już jest legenda. Są dwie rzeczy. Czujesz gniew, albo czujesz, że masz podczepy, nie możesz zapanować nad sobą. Jeden z moich przypadków na przykład wyprowadził się z domu, bo stwierdził, że boi się, że zabije żonę, bo nie pamięta całego tygodnia. Tak samo właśnie amnezję i wymienianie wspomnień u ludzi, których znacie, tak, są syndromem tego, że są opętywani i nie bójmy się tego słowa używać. Tak, większość z was jest opętywana i na przykład bardzo często zmienia im się bieg wydarzeń. Ja jeszcze wam powiem, jak demony używają obrazów, obrazów tam powiedzmy waszych bliskich, czy tego, czego kochacie, żeby was we śnie łapać, ale to jest inna rzecz. Jak macie takie coś i tego rytuału już nie znajdziecie w internecie, był na YouTubie, ale go skasowaliście. Jedyny. Jestem bardzo ciekawy. Czemu? Słuchajcie, to jest rytuał oczyszczania nożem. Ja wam go pokażę w skrócie, bo każdy mężczyzna, przede wszystkim każdy mężczyzna odpowiada za bezpieczeństwo swojej rodziny. Na tym poziomie również. A kobieta winna go wspierać i nie robić z niego wariata. I zaczyna się tak. Możemy wybrać sobie jakiś nóż. Jeden. Drugi. Może być też oręż. Może być legendarna broń duchowa, którą ja posiadam. Może zademonstruję na niej. Tak, jest też sztylet, który się pojawiał w moich snach sam z siebie, kiedy było grubo. Kolega jest mega. Wiecie, gdzie powstała cała stal? Metal? Nigdy wam nie mówią o tym, nie? Cały metal powstał z serca starożytnych gwiazd. No, dokładnie. I ten oto metal jest toksyczny dla pewnych gatunków bytów. Słuchajcie, wracając do tematu. Oczyszczanie się nożem polega na tym, że ścinamy, tak jakbyśmy się gładzili nożem, całe ciało, w każdym kierunku, i paszki, i twarz, i tył głowy, i wszystko. Odcinamy wszystkie złe energie. Rozumiecie? Wszyściutko. I tak nóżki, stopy. Nie tykamy jednego punktu, jednego jedynego. Odcięcie tego to grozi kaszaną. Straszną kaszaną. Nie wiem, nie robiłem, nigdy nikt tak nie zrobił, ale to by był max debilizm. Tutaj na czubku głowy, w moim przypadku może się świecić jakieś światło, możecie to widzieć, ja nie wiem. Tutaj na czubku głowy jest tak zwana czakra korony, czy tam co tam. I to jest taki przewód USB do Boga, nie? I wy macie z nim łączność, nawet jak jesteście na tym poziomie, to macie taką malutką nitkę i ona tam się ciągnie do tego światła, tam skąd pochodzicie. Ja tego nie widzę, ale wiem, że jest. Naprawdę wiem, że jest. Nie widzę, nie słyszę głosów. I tej nitki nie ruszamy, brońcie Boże. No, nie wolno. I kiedy już się tak oczyścimy, to prawdopodobnie... Kiedy się oczyścimy, najważniejsze, to cała energia zostaje na ostrzu. Rozumiecie? Trzeba podejść do wody. Woda jest bardzo ciekawą rzeczą, naprawdę. Trzeba opłukać cały nóż. Spłukać go i ta energia, tak jak mówiłem wcześniej, popłynie sobie do Matki Ziemi, a ona tam sobie to ogarnie. Ogarniała gorsze rzeczy, naprawdę. I mówię wam, nie jest źle. Nie, sytuacja teraz na świecie naprawdę nie jest zła, bo to jest wersja soft. A skąd wiem? Sam se to wysłałem w przyszłości. Nie pytaj. No i teraz tak. Kiedy już będziecie tacy oczyszczeni, ja gwarantuję, że skończycie ten rytuał i pewnie sami nie zauważycie, ale przejdziecie kilka metrów, posiedzicie i zauważycie, że na przykład gniew, nawet mój gniew, którym płonąłem kilka ostatnich lat, zniknął.
ale wniknął naprawdę i się zorientowałem, że to nie był mój gniew. To było nawet dla mnie przerażające, ale wiedziałem, z czym mam do czynienia i wiem, jak reagować na pewne rzeczy. I teraz zdradzę wam legendarną tajemnicę. Kolor czerwony. Szkarłatny. Pamiętacie takie stare bajdurzenie, jak to babcia wieszała czerwoną wstążkę na wózku czy na łóżeczku, żeby tam uroki zdjąć, nie? Nawet powiem wam,